Cześć. Cześć. Właściwie dzień dobry. Tutaj jest już dzień drugi mojej wyprawy. Wczoraj, no gdzieś koło 19 dojechałem tutaj. Ośrodek wczasowy Wantur w Księżym Lesie. Co dzisiaj? Dzisiaj dalej z Żwarty. Dzisiaj dwa promy przynajmniej po drodze. Na pewno jeden jest za Uniejowym, a potem jest jeszcze jeden przed Koninem. No, może dzisiaj się uda dojechać gdzieś do Poznania, ale to wszystko zależy od tego, jaka będzie droga, no bo w nocy bardzo silna burza, opady deszczu, no i podejrzewam, że drogi gruntowe, które mi idzie wczoraj, będą w dużej części no pełne błota i kałuż, jeśli będzie jechało dużo gorzej. Albo w ogóle nie będzie można przejechać, także zobaczymy, jak będzie. No i póki co ruszam do przodu. Na razie. No i wyjeżdżam już do środka Wantur. To motocykliści czescy. Jeszcze śpią po imprezie, która się... Tak to nie wygląda. Lewo, tak, tam, ale fajnie. Działku do soboty, w sumie do 16. No nic, ten kawałek dalej, następny prom, zobaczymy.
cóż, prawie czynny, ale puściłem to na bardzo widoczki. Mam nadzieję, że się to na filmie wyjści. No i co, wjeżdżam z powrotem na Pupał. Słuchajcie, tam jest 14 km jazdy, na pewno trwało, super drogo. Widać od warta już niedzielne pikniki, są jakieś łapki zrobione, miejsce piknikowe, fajnie. A, w niedzielę święta, to sobie w porządku. A, to nie. Dzień dobry. Czynne? Czynne, no mała woda zasypała piachem, musiałem zostawić. Pusto nawet nie idzie ani dobić w tę strunę, ani w tamte. No i co? Jedziemy i... Nawet nie mogę, mogę teraz dopchnąć tu do brzegu, nie mogę. A pomóc panu? Ale to nic nie da. Aha. Co do, chociażbym go dopchli, dociągli, to i tak nie wypłynimy na tamtą strunę i zaś znowu wrócić. Nie ma opcji, no dokąd można było. Wczoraj już zapieprzało, do południa byłem jeszcze jakoś tam się tego, ale no jeszcze szedł. A dzisiaj całą noc od 9 przecież stojało do 8 rano i tam jest główny nurt po tamtej strunie, sypie na pod prom, zasypuje go i koniec. Jeziorsko wody nie puści. Gdzie już miesiąc temu może trochę lepiej stali mu 3 dni, bo też nie szło upłynąć. Tylko właśnie to mieli go tak, raz w jedną strunę był zeskosowany, później znowu w drugą. Klapy poopuszczane, przerzuciło trochę tego piachu. No i tak do tej pory pływali, ale tylko też tak, o, motor, samochód, osobówkę i to po jednym. A wczoraj już zaczęło do południa być paskudnie, no kolega nie wiem, bo tam dzisiaj się nie widziałem, nie gadałem z nim, czy jeszcze wczoraj do wieczora pływał, a dzisiaj no nie ma opcji. Przewiózłem też, o, przyjechał skuterkiem, no i na tamte strunę już, aby tylko skierowałem, to zaro od brzegu wchodzi we wyspę, no i tam trochę we dwóch tak przepchnim. Teraz nawet nie wiem, jak z powrotem ma jechać i czy go przerzucę. Będzie musiał chyba też jechać na Ugieju, bo no ja już pusto nie mogę wrócić, no. No dobra. No nic nie poradzę, no. Musicie jak się nie da, to się nie da, co zrobić? No, że to nie jest nasza wina, no jesteśmy po to, żeby przewozić i dokąd szło przewieźć, to się przewozi. Widzę, że z Cieszyna pan tu już chyba kiedyś też jechał. No, byłem tu z rok temu. No, ale no pewnych rzeczy nie przeskoczymy i jak mówię, no. Nic nie szkodzi, cóż. Co, i nic nie przepłyniemy, bo się prom na mieliźnie osadził. Koniec.
kierunek Koźmin, a my idziemy na kierunek Dobry. No, szeroko. Zbiornik po drodze mamy, lekki. To jest kopalnia węgla brunatnego. Piękne drzewo. Ale miejscówka, ale piękny dąb. Niesamowity.
Dobry. A ten prom tam w Ladorudzu pływa czy nie pływa? No pan, gdzie tam pływa? Tam w ogóle pływa, ale nie robocze. Robocze. Okej, okay. Dobra. Pan chce tu przejechać? Tak, tak, płynę, płynę. Niech pan wjedzie na prom, chwila, 2 minuty i płyniemy. Dobra. Nakręca seansy. Nakręca pan, mówię. Droga wzdłuż wału, a na samym wałem to nie za dobrze, ale widoczki, wow. Wał się mocno oddala od warty, a ja tak na zetnę nie warty, żeby nie pędzić. Przed Koninem, tu widać, no, już jest.
koni, bloki, kościół. Przejechałem przez ten wał duży. Tutaj w cieniu sobie stanąłem, mały biwaczek. Obiadek. Fasolka, proszę bardzo. Zleofilizowana fasolka. Chyba po... jakaś hinduska, hinduskie danie. Kawka, tylko kiełbaska. No. I tak można żyć. To jest staro rzeczy otwarte. Głupi, głupi. Poprawi dalej. A tu już właściwa warta. O, jesteśmy. Przed nami A1, autostrada bursztynowa, a jestem ciekawy, jak przejedziemy pod nią. No, zobaczymy. Trzeba jechać na tą drogą tutaj i wołam się nie da. Warta z powrotem. Objechaliśmy taki kanał, dość długi objazd był. No niesamowita ta droga. Raj dla miłośników szybkich. Tak, dobra, kanał. Klasztor cystersów. Miejscowości Lądów.
Zobaczymy, czy można wejść. Tyle powołań teraz, jedno kosztory pustoszają.